Cześć świeżaki, jak dawno nie byliśmy razem. No, cześć. Witajcie. Ale was tutaj dzisiaj dużo? No tak, właśnie. O mnie zapomnieliście, co? Że w ogóle chyba istnieje. Dawno nie było we filmach, co? Jakbyśmy mogli o tobie zapomnieć. Ale widzisz. A ja mówię, przyjdę sobie na imprezkę i se poszedzę z wami, nie? No, ty to zawsze, wiesz? Ty to zawsze tutaj jakoś się wbijesz do nas na imprezkę. Ale słuchajcie, kogoś brakuje. Tak, właśnie. Kogoś tutaj brakuje. Wiem! Mnie brakuje! Sprytnego Grzesia! Nie! Wiecie? Chyba Antka brakuje, bo nie wiem. No, znowu tego Antka! No właśnie, tak myślałem, że Antka, dawno go nie widziałem. No właśnie, nikt nie ma właśnie. Ja też go nie widziałem, Borówko, wiesz? Dawno, ostatnio to go widziałem, jak miał nowe Ferrari, auto takie, wiesz? Aha, to widziałam na odcinku. No. A od tej pory głos za nim zaginął. Tak? O nim, tak. Ciekawe. No, mówić. Może coś mu się stało? Może, nie wiem. Może wyjechał tym Ferrari? No, a mi się wydaje, że wyjechał tym Ferrari, bo mi się chwali pięta. Ja sobie powiedział, że sobie Lamborghini kupi, wiesz? No. Ale nie mógłby nas tak porzucić na przykład. No, w sumie nie mógłby, no ale Krzychu, jak myślisz, bo ty jesteś jego najlepszym kumplem? Ja to już sam nie wiem, jaki ten Antek jest, wiesz? Cześć świeżaki! Co to słychać u was? No cześć! Właśnie, gdzie ty byłeś w ogóle? Jeszcze! Gdzie ja byłem? Może na randce z Tośką byłem, co? Zdziwiona! Cześć Piotrek, dawno cię nie widziałem! No, cześć Antek, cześć! O, jest i Krzychu, cześć! No, cześć Antek, gdzie ty byłeś tyle czasu? No, następny ciekawy! W Ameryce! No, gdzie? W Ameryce! O, widzę, jest! I... Bożenka! Jaka Bożenka? Tak, dawno cię nie widziałeś, a Basia! Czy Kasia? Basia! Basia, dobra! Koniec, mogę sobie usiąść koło was? Tak, chodź! Dobra, teraz ja siadam. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Najlepiej powiedz, dlaczego cię tak nie było dawno. Nieważne, znalazłem. Opowiedzieć wam historię? No. Ostatnio u mnie na strychu znalazłem pewien globus. Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało. I tak, słuchajcie, patrzę na niego, jaki jest wielki. I se myślę, ciekawe, jak on działa. No to mówię, zakręcę nim, zatrzymam palcem i zobaczymy, co wylosuje. No to pach! Obkręciłem go i on mi się tak kręcił i ja nosem zatrzymałem, pach! I słuchajcie, co mi wyszło? Ale ogólnie Sahara, Afryka. I nie uwierzycie. Patrzę nagle, raz, dwa, trzy i patrzę, ja w Afryce jestem. I tak podziwiam, jak się tu pięknie, naprawdę. Ale mówię, jak ten globus działa? Zatrzymałem w takim miejscu i pach, on mnie przeniósł do tego miejsca. I teraz mówię, jak tu wrócić? Ale mówię, raz, dwa, trzy, wtedy mówiłem, to mówię, teraz cofnę, 3, 2, 1 i pach, jestem z powrotem. Ja mówię, jaki fajny ten globus, idę wam go pokazać. No i właśnie teraz z wami tutaj jestem i chciałem wam pokazać ten globus. Może wy chcecie spróbować gdzieś zatrzymać globus nosem czy ręką i zobaczyć, gdzie będziecie, co? No, by było superowo, ja bym zawsze chciała być na przykład w Ameryce. No, ci powiem, że może i tak. A ty, Krzychu? Mi to się zawsze Hiszpania marzyła, wiesz, ciepło, fajne morze i w ogóle nie. A ja bym tam chciała jechać tak do Grecji. O, fajnie, ale to nie wylosujecie, tylko globus. Pamiętajcie, chcecie spróbować? Ja mogę pierwsze, ja.
A ty? Ja tam mogę być na końcu. Dobra, ja też. I Piotrek? No, spróbuję, ale... A w sumie to... Ja to nawet do Polski... Ja to chcę być, wiesz, ja to Las Vegas jakiś... Ale to zobaczymy, co tam marzę, no. Już jestem gotowa, zakręcam. Ław, ty się długo kręci. No i co tam się wylosowało, kochana? Żanetka, w Filipinach będziesz! Raz, dwa, trzy! Wow, jak tutaj jest pięknie! Tak mi się podoba, ale Antek? Gdzie ty jesteś? Aha! To jak ja mam wrócić? Wcale mi nie powiedział. Przypomnę sobie. Aha! Chyba muszę odwrotnie powiedzieć raz, dwa, trzy. No to mówię. Trzy, dwa, jeden. Łażanecka, skąd ty się urwałaś z choinki? No nie wiem właśnie, to było superowo. Jak w tych Filipinach fajnie? No pięknie było. Ha, i co, działa ten globus, mówiłem, nie? Tak, Antek. Kto chce być następny? Ja chcę, Antek, ja chcę. Mogę? No dobra, idź do globusa i to sobie zakręć. No i idę. I hopo! I się kręci. Dobra, zatrzymuję. Co mi tutaj? Co to jest? Kongo? Gdzie to jest? Afryka? To też do Afryki polecę? Raz, dwa, trzy. Co to za zwierzęta tutaj? Antek! Nie słyszy mnie? Nie? Ale tu ładnie jest w tej Afryce. Ale wolę być w domu. Tam gdzie Antek, Tosia i wszyscy. Jak to było? 10, 9, 8, bo... Nie działa. A może raz, dwa, trzy? Nie działa. 3, 2, 1. Gdzie jesteś, Krzychu? Wow! Jestem, wylądowałem. Andrzej, super jest ten globus. Zwiedziłem Afrykę, znaczy byłem przez chwilę. Bałem się z tych zwierząt, wiesz? Ale naprawdę było super. Mi się podobał. A tobie, Żanecka, też? Mi też, tam było przepięknie u mnie. Super, dzięki Andrzej, fajny masz ten globus. Nie ma za co, tylko skąd mi się wziął na strychu taki magiczny globus, to ja nie wiem, no. Się takie rzeczy ma, widzisz, Krzychu, nie? A co? O mnie już zapomnieliście? No nie, Sabinko, nie, dla ciebie też jest globus. Tylko nie wiem, na jak długo jeszcze ma mocy. Więc proszę cię, uważaj, bo słyszałem pewną opowieść. W magicznym globusie, że ktoś poleciał i już nie wrócił. Dobrze, Antek, będę uważała. No to lecz kręcić. Uważaj na siebie, Sabinko, uważaj. Co wy się tak martwicie? Będzie super. Oj, może być niebezpiecznie, zależy gdzie polecisz. Ach, kręcę już. 3, 4. O, ale to się długo kręci. Gdzie jestem? Afryka? Co jest znowu do Afryki? Ale fajnie, to mówię. Raz, dwa, trzy. O, ale tu pięknie. Przecież ja jestem na Księżycu. Antek mówił, że miałam lecieć do Afryki. Och, uprzedzali mnie, ale ja tak bardzo chciałam jechać. Co ja teraz mam zrobić? Jestem sama w kosmosie. Ale strasznie. Ach, Antek, pomocy. Ej, Antek, no co tam?
Ej, coś ta Sabinka długo nie wraca. No właśnie, a zauważyłem. Ale gdzie ona jest? Mieliśmy iść sobie na lody potem. Nie wiem, naprawdę ja nie wiem. Mówiłem, że to może się zepsuło. Może musi chwilę odpocząć, ja nie wiem. Nie pomogę teraz. Ja idę do domu i biorę globus. Antek. No co? No, musimy ją uratować. Ej, Antek, a może coś jej się tam stało, co? No, albo trafiła gdzieś indziej. Może trafiła? Ja nie wiem, bo wam mówię, tylko raz to próbowałem. Mi się udało, Żelecy się udało, Krzysiowi się udało. A może one się przegrzały, przegrzał się ten globus i dopiero jutro może coś będziemy mogli zrobić. Jutro? No jutro, no. A Antek, no to niech odpocznie ten globus i zobaczymy jutro, okej? No dobra, Żelecka, zgadzasz się? Dobrze. Miejmy nadzieję, że Saminka sobie da radę tam, gdzie jest. Choć nie wiem, miała do Afryki lecieć, ale gdzie jest, to tego nie wiem. No, też... pomocy, Antek. Ach, a może się uda? Tam mówił, że raz, dwa, trzy, odwrotnie. No to trzy, dwa, jeden. Ach, co to jest, co to jest? Ach, nie udało się. Jestem tutaj sama, ratunku! Druga część nastąpi. Dobrze, Antek? A, Krzychu, świetnie! Słuchajcie, będzie druga część! Także dowiecie się, czy Saminka wróci do nas, czy też nie? Tak. A teraz zapraszamy na... pozdrowienia! Świeżaka do pozdrowienia! Wo, to nowość, Antek! Nowość! Będziemy pozdrawiać naszych widzów! Nami! Antek, pomocy! Ura, szało dostała Żeletka! Ten globus! A Saminka jak nie było, tak nie było! No właśnie, to się okaże. Pozdrawiamy Lovewika. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Edytę Wilczyńską. Pozdrawiam Krystiana Ślusarza. No. Pozdrawiamy Nikolę Skurzewską. Pozdrawiamy Małgosię Placewicz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Różyć Ściwicz.